Witam wszystkich z tej strony Tula i witam was w serii Mody kontra Gra. I słuchajcie, tak się zastanawiałam, kogo dzisiaj zrobimy. Dzisiaj, słuchajcie, nie losujemy, tak jak mówiłam. Może na kolejne albo za dwa jeszcze pomyślę, ale pomysł widziałam, że wam się spodobał, także fajnie, ja się cieszę. No i tak jak mówiłam, będę tam to sobie zmieniać i tak jak mówię, już zapisuję sobie wszystkich twórców, by nie brać po prostu drugi raz. I zastanawiam się, kogo dzisiaj zrobimy. I słuchajcie, wy ostatnio mi pod Adasiem napisaliście, żebym zmieniła tą dziewczynę ze studni i tego chłopaka, tego ducha, co tam właśnie naszym nastolatkom wyskoczyli ze studni. I w sumie to było fajne, tylko wiecie co, później znowu będzie milion komentarzy z pretensjami do mnie, że nie robię waszych simów, a powinnam waszych simów, bo wy je dla mnie robicie. I tak dalej, dlatego słuchajcie, no dzisiaj jeszcze ich robić nie będę, najwyżej dajcie znać, czy chcecie, bym ich zrobiła, bo w sumie wiecie co, tak sobie pomyślałam, że mogłabym ich właściwie zrobić i jak już tam był ten duch, to był chyba od Mai, a ta dziewczyna, kurde, nie pamiętam od Stasia, od Bartka, nie pamiętam, od któregoś tam była, że jak już staną się dorosłymi, ja bym ich wprowadziła do jednego domu właśnie z tymi simami ze studni, czwórkę by sobie zamieszkali i może wiecie, postaraliby się o dziecko, Adaś byłby dziadkiem w końcu. Akurat tak na nich trafiło, że im ci simowie ze studni wyskoczyli. I akurat z nimi bym taki wyjątek może zrobiła. Ale nie wiem, słuchajcie, no dajcie znać, czy chcecie, żebym ich zmieniła, żeby po prostu później znowu nie było tych komentarzy, że dlaczego ja robię simów z serii, a nie waszych simów i tak dalej. Gdzie w sumie od początku mówiłam, że różnych simów będę robiła. Też często mi piszecie, żebym właśnie z serii gdzieś tam, nie wiem, Śnieżkę zrobiła, czy Julkę z modem, czy kogoś tam. Tylko mówię, no ja później po prostu no nie chcę tych komentarzy, to nie jest, wiecie, miłe czytać, że kurde, przecież ja robię dla ciebie sima, a ty go nie wybierasz, wiecie, no coś w tym stylu. Dlatego dzisiaj, słuchajcie, wzięłam sobie dzisiaj najnowsze. I pierwszy sim, który od razu rzucił mi się w oczy, jest ten Kosmita. Bo tak myślałam, żeby właśnie zrobić faceta, bo dawno żadnego faceta nie robiłam. Ostatnio właśnie sporo nastolatków, dziewczyn, kobiet. I stwierdziłam, że faceta zrobimy. I pierwsze co, to właśnie on rzucił mi się w oczy. Kosmity jeszcze nie robiłam, robiłam jedną kosmitkę. Dlatego powiedziałam, że to będzie fajne. Akurat słuchajcie, ten sim jest zrobiony dzisiaj 12. Ja nagrywam to właśnie 12 w sobotę. I tak stwierdziłam, a w sumie kosmity nie robiłam, to weźmiemy kosmitę. Także proszę bardzo, twórcą jest Bananowa Julia, tutaj jest Slim, imię, nazwisko chyba to jest, tak? Także dziękuję bardzo Juleczka, już sobie zapisałam ciebie, także dziś od ciebie będzie twój kosmita. Ja już go sobie pobrałam, zaraz wezmę sobie drugi raz, by mieć później do porównania. Nie, to jest Maksym Kosmos. Tak, bardzo fajne nazwisko. To jest młody dorosły. On jest mózgowcem, jest towarzyski, jest molem książkowym i geniuszem. A może ja bym go tak przewrotnie zrobiła właśnie, na takiego... no nie takiego, wiecie, właśnie mola książkowego. Wiecie co, no nie wiem, zobaczymy, bo no Kosmita zupełnie inaczej się robi takich simów, tak? Oni już mają w ogóle inny kolor skóry, inne oczy i już samo to zmienia generalnie całego sima i trzeba tak dobrać właśnie mu rzeczy, by pasowały, tak? Bardzo fajny, przystojny facet swoją drogą, słuchajcie. Aha, czy on ma w ogóle jakieś stroje, słuchajcie? O, proszę. Ma jakiś oficjalny, to już sportowy, o, no tak, troszeczkę różnią się te jego kostiumy, no ale okej. Okay. W sumie no, wszędzie ma ten swój jakby, nie wiem jak to nazwać, skafander, uniform, jak to nazwać, no nie wiem, no to swoje kosmiczne ubranko, o, może tak. Także no cóż kochani, dziś robimy Maksyma, szczerze nie wiem, co to mi z tego wyjdzie, bo mówię, takich simów się robi zupełnie inaczej i nie jest to zbyt łatwe, no ale zobaczymy. Fajny, bardzo fajny, przystojny. No oczu mu zmieniać nie będę, no bo to są takie kosmiczne oczy, więc no
Tutaj absolutnie nie będę dawać takich normalnych, bo to w ogóle śmiesznie wygląda. Zresztą mogę wam pokazać. Kiedyś pamiętam, jak próbowałam... no nie wiem, weźmy na przykład tego. O Jezu, te to w ogóle jakieś wilgachne. No obojętnie, zobaczcie. Wilgachne takie oczyska, nie? Dlatego nie. Oczy na pewno mu zostawiamy. Także dobrze, kochani. Biorę się do pracy i zaraz do was wracam. Dobrze, słuchajcie, ja już jestem. Tak wygląda nasz Maksym, proszę bardzo. Słuchajcie, dałam mu tą fryzurę. Ona najbardziej to mi się z Wiedźminem kojarzy, ale tak mi pasuje do niego. W ogóle bardzo chciałam, żeby miał niebieskie włosy. I z tych fryzur, które ja mam, jak tam może widzieliście, bardzo niewielu są kolorowe włosy. W większości to są jakieś tam odcienie brązu, blondu, czarne i tak dalej. A takich niebieskich właśnie nie ma i było ich bardzo, bardzo niewiele. I dlatego dałam mu właśnie te włosy, bo uważam, że wygląda super. Normalnie jeszcze chyba nikomu żadnemu u mnie z Simów nie dałam.
Ale one mi się bardzo podobają i do niego mi pasują. Super wygląda, naprawdę jest bardzo przystojny facet. Dałam mu zarost, bo ja uwielbiam zarosty. I no tutaj już niebieskiego nie dawałam, bo to trochę byłaby przesada według mnie. Ale myślę, że wygląda fajnie. Tutaj ma taką właśnie jakby koszulę, tu trochę wpuszczałam do spodni, tu gdzieś ostatnio znalazłam, bardzo fajne. Do tego ma takie wytarte jeansy i takie buty. Myślę, że wygląda super. Jeszcze raz, tak wyglądał wcześniej, proszę bardzo. A tak wygląda teraz. I tak jak mówiłam, nie zrobiłam go takiego kujona, tylko właśnie tak w totalnie innym stylu. Tak wygląda. Oficjalny ma po prostu koszulę, spodnie i też ma trampki, dlatego w ogóle słuchajcie, on ma bardzo małe stopy, takie ma malutkie stópki jak na faceta i niektóre buty w ogóle nie pasują, bo jeszcze bardziej tą nogę mu, wiecie, zmniejszają, dlatego miałam straszny problem z butami wszędzie, ale tak wygląda właśnie w stroju oficjalnym, uwielbiam te koszule do oficjalnych stroi albo imprezowych, sportowo, tak, sportowo dałam mu spodnie takie jeansowe, koszulkę i buty, tu nawet widać takie właśnie małe te stópki ma, że tak powiem. Do snu dam mu po prostu takie dłuższe spodnie, bez koszulki. Na imprezę, tak, na imprezę dam mu coś takiego. Ciężko powiedzieć, co to jest, ale całkiem fajnie wygląda, tak inaczej. Zresztą on jest wyjątkowy i oryginalny, bo jest kosmitą. Już samo to sprawia, że właśnie jest inny. I coś takiego mu dałam, bo stwierdziłam, że będzie mu pasowało. Zresztą on ma bardzo fajną sylwetkę, taką naprawdę męską, fajnie wygląda. Do tego takie spodnie i buty, no i na basen ma tam zwykłe po prostu takie spodenki. Bardzo przystojny sim, bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że wam również, także tak jak widzicie, faceta zawsze dużo łatwiej się robi i dużo, znaczy łatwiej, szybciej dużo, tak? Bo tutaj nie ma tych makijaży, nie ma tylu dodatków i tak dalej, dlatego zawsze jak robię faceta, to film jest dużo krótszy niż normalnie. Ale ja lubię robić facetów, powiem wam, ja tam nie mam nic, jakichś tam problemów z tym. Także jeszcze raz, tak wyglądał wcześniej, no taki typowy kosmita, tak, ale taki grzeczny, a ja myślę, że zrobiłam go takiego, no może nie jakiegoś bad boya, ale no w takim troszeczkę innym stylu. Myślę, że wygląda fajnie, choć podejrzewam, że wielu z was ta fryzura się nie spodoba, ale tak jak ja powtarzam zawsze, jest to również w opisie, każdy ma inny gust, słuchajcie. Ja robię sobie może tak, jak mi się podobają, tak. Dlatego, no wiadomo, że nie wszystkim to się spodoba i to jest oczywiste, tak? I ja rozumiem, że nie wszystkim moje przemiany się mu podobają. Ale miejcie to też na uwadze, że każdy ma inny gust, każdy robi simów tak, jak jemu się podobają. Ja naprawdę spokojnie wzięłabym sobie takiego sima do rozgrywki i bym nim pograła, bo jest naprawdę mega przystojny. Ja uwielbiam takich facetów, także mi się podoba, mam nadzieję, że wam również, także kochani, cóż, ja dziękuję wam za obejrzenie tego filmu. Dajcie mi znać, co robimy jeszcze z tymi nastolatkami ze studni, co nam wyskoczyły, czy chcecie, żebym ich zrobiła, czy nie. Bo mówię, żeby później tam jakieś nie było głupich komentarzy. Także cóż, kochani, do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!